Icon Celebration na 106.1 FM. Moje miasto, Bydgoszcz, ponownie Ewa Stołowska, Łukasz Okoński z MM-ki, no i Filip, który jest naszym gościem i amatorem fotografem i którego zdjęcia na MM Bydgoszcz możecie znaleźć. Znaleźć zdjęcia można wpisując w wyszukiwarkę MM-kową nazwisko Filipa, Filip Tosz, RZ na końcu. Wejść w zakładkę wieści w profilu Filipa i tam pokażą się cztery ostatnie fotorelacje, które zaraz omówi Tomasz Czachrowski z Gazety Pomorskiej. No właśnie, co profesjonalista, fotograf mówi o fotografiach Filipa? Jesteś gotowy, Filip? Już się boję, ale proszę. Proszę bardzo, w takim razie posłuchajmy, co on takiego mówi o twoich fotografiach. Są bardzo dobre, może nie bardzo dobre, ale przyzwoite technicznie. To znaczy są dobrze przygotowane, dobrze obrobione. Jak się to ogląda, to ma się wrażenie, że może to robił to ktoś, kto ma pojęcie o fotografii. Niestety bardzo często kuleją kadry, czyli często te zdjęcia są niedokadrowane. Jest za dużo powietrza, jest za dużo niepotrzebnych elementów, których lepiej się pozbyć niż zostawiać je na zdjęciu, bo gdyby ich nie było, to na pewno to zdjęcie byłoby fajniejsze. No, znalazłem dwa najfajniejsze zdjęcia, z których jedno to jest maskotka prosiaczka siedząca w sobie w samochodzie, bo jest tu jakiś smaczek, coś zauważone, coś takie znalezione, czego być może nikt inny nie znalazł, co jest smaczkiem, co jest czymś wyjątkowym. No i najlepsze zdjęcie w całym zestawie, moim zdaniem, ze wszystkich zdjęć, które obejrzałem, to właśnie nogi jakiejś kobiety w żółtych butach wystające po prostu przez okno. To zdjęcie ma swój klimat, bardzo fajnie się na nie patrzy, znowu jest jakiś smaczek i to jest bardzo fajny smaczek. Dobrą stroną Filipa jest technika, czyli dobrze robi te zdjęcia już w procesie zdjęciowym, czyli w trakcie naświetlania, czyli dobrze dobiera warunki ekspozycji, te zdjęcia są generalnie dobrze naświetlone, generalnie to co powinno być ostre, jest ostre. Lub też po prostu ma dobrze opanowanego, czy na przyzwoitym poziomie opanowanego Photoshopa, dzięki czemu te zdjęcia po prostu wyglądają dobrze. To znaczy kolorystyka jest okej, kontrast jest bardzo okej, technicznie nie można tam specjalnie wiele zarzucić. W tym aspekcie, że po prostu nie tyle techniki kadrowania, co techniki właśnie fotografowania, bo kadry, jak już wcześniej mówiłem, to jest troszeczkę, z kadrami jest troszeczkę gorzej, aczkolwiek moim zdaniem jest potencjał i na pewno dalej powinien się bawić fotografię, nie słuchać starych dziadów i robić swoje. No ale co, Filipie, było trochę krytyki, było trochę pochwał, prawda? A ja miałam coś przekazać, bo Tomek mnie prosił. Miałam ci pogratulować zdjęcia z nogami od Tomka Czachrowskiego. Mówił, że tam był, tego nie wyłapał i naprawdę gratuluję tego zdjęcia. No, dziękuję bardzo. No, słowa, jakby nie patrzeć, profesjonalisty dużo znaczą. Bo nie wiem, czy wiecie wszyscy, ale Tomek był laureatem jednego z konkursów na fotografię prasową, którym zajął wysokie drugie miejsce z naprawdę dobrą fotografią, także... No to facet tak utytułowany, może rzeczywiście, jeżeli pochwali, trochę skrzydeł dodać. To może. No widzimy, jak ci trochę skrzydła rosną. Palma jeszcze nie odbija, więc jest w porządku. Nie jest źle. Nie. Znaczy, cieszy mnie bardzo, że została pochwalona technika fotografii, bo to tak troszkę językiem technicznym mówiąc, najczęściej na MM-kę są to zdjęcia prosto z puszki, czyli takie bez obróbki, więc tym bardziej jest to zadowalające, że zauważył, że jest okej. Ja jeszcze mam pytanie do Filipa, bo wiem, że często bywa podczas pokazów mody. Lubisz fotografować modelki? Łukasz, no kto by nie lubił? Kto by nie lubił, Łukasz, co to za pytanie? Nie, lubię, jest to od pewnego czasu, próbuję się w tym temacie troszeczkę odnaleźć, jest to nowy temat. I może wydaje się, że to prostsza niż fotografia reportażowa, ale wierzcie mi, że tak nie jest. Jednak tam jest duża dbałość o szczegóły i trzeba nad tym sporo posiedzieć, żeby jakieś dobre zdjęcie przedstawić. Dokładnie. A propos to jeszcze Filipa. W najbliższym czasie będziemy organizowali w ramach Moje Miasto Bydgoszcz kolejną imprezę fotograficzną, tak zwany Photo Day. Tym razem szóste wydanie. Gdzie to będzie, na razie nie zdradzę, bo to jest jeszcze tajemnica, ale w najbliższym czasie poinformujemy na portalu. No to w takim razie czekamy na taką informację. Filip Tosz, tak? Tak. Tosz. Jego zdjęć szukajcie na MM Bydgoszcz, jak to wie, może już wkrótce same pokazy mody, ewentualnie będzie się chwalił rozkładówkami Playboyu i w CKM, jak to wie. W każdym razie zaczyna się w tym specjalizować i wie już, że to nie jest tylko przyjemność, ale także i ciężka praca. No dobra, Filip pozostaje naszym gościem, a my...
czekamy na wasze wpisy, co jest fajnego i niefajnego w Bydgoszczy. Czekamy na wasze wpisy na mmbydgoszcz.pl w takiej zakładce poświęconej naszemu programowi. Słuchacie Radia Gra.